Na wydanej w Norymberdze w 1739 roku mapie księstwa śląskiego-głogowskiego umieszczono piktogramy oznaczające winnice. Jest ich sporo właśnie w okolicach Zaboru i na zachód od Łazu. Tutaj rozciągały się dobra rycerskie, należące kiedyś do Fryderyka Augusta Kozel, a potem do rodu Szenajchów, panów na siedlisku i Zaborze. Pojedyncze winnice i sady rosną do dziś między drogą na przytok i gruntówką pod Górą Cesarza. Wiosną liście winorośli pojawiają się na śliwach, sosnach, tarninie. Gdy przyjrzeć się z bliska, krzewy i drzewa oplatają wężowe pnie grubości nadgarstka. Gdy wino nie ma się po czym piąć, nieśmiało spoziera z gęstej trawy. Że nie ma łatwo, wychodzi z ziemi dopiero w maju, a nawet w czerwcu, mocno zamaskowane, trudne do rozpoznania. Znika wraz z pierwszym przymrozkiem. Niewidzialne chowa się w trawie, w mocno rozgałęzionym korzeniu, w głębokim na kilkadziesiąt metrów. Winnicy pilnuje gryf, w którego zamieniła się stara czereśnia. Gryf jest szybki, głowa i skrzydła orła, czujny, uszy osła, wytrwały i silny, ciało lwa. Tutaj strzeże miejsca magicznego, żywcem wyjętego ze świata fantazy, w którym koncentruje się sens, zapach i smak konkretnej ziemi i całej krainy. Korzenie liczą sobie setki lat. Kto wie, czy nie pamiętają czasów Karola IV Luksemburskiego, który w połowie XIV wieku sprowadził z Burgundii szczep pinota. A właśnie w Pinot Noir mieszka pierwiastek duchowy, metafizyczny, ziemski. Klimat, gleba, przeszłość i przyszłość, esencja regionu i małej ojczyzny.